Dzień dobry, Wojciech Zieliński. W dzisiejszej odsłonie ASUS Tutor przedstawię jedną z funkcjonalności serwisu KtoMaLek, którą jest możliwość sprawdzenia interakcji leków z lekami i leków z pożywieniem. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z dzisiejszym odcinkiem. Aż 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie. Możemy przeczytać na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy tutaj do czynienia z polipragmazją, czyli jednoczesnym przyjmowaniem wielu leków przez pacjenta. W okresie pandemii koronawirusa ryzyko polipragmazji wzrasta, ponieważ pacjenci szukają sposobów, aby wzmocnić swój organizm. Serwis ktomalek.pl, poza możliwością zdalnego zarezerwowania leków w najbliższej aptece, umożliwia pacjentom sprawdzenie interakcji pomiędzy przyjmowanymi lekami oraz lekami z żywnością. Przyjrzyjmy się teraz funkcjonalności z bliska. Na stronie ktomalek.pl wybieramy moduł Interakcje. Możemy tutaj sprawdzić interakcję leków między lekami, z alkoholem, z żywnością. Dlaczego tak ważne jest świadome przyjmowanie leków? Nie jest tajemnicą, że łączenie kilku różnych preparatów może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, niejednokrotnie bardzo groźnych dla zdrowia. Przyjmowanie kilku leków jednocześnie niesie ze sobą ryzyko wzajemnego oddziaływania między nimi. W efekcie może dojść do odmiennego niż deklarowane przez producenta działania na organizm. Im więcej leków pacjent przyjmuje, tym większe ryzyko niekorzystnych interakcji pomiędzy nimi. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób starszych, leczonych na kilka schorzeń jednocześnie, które zmuszone są przyjmować nawet kilkanaście różnych produktów naraz. Leki mogą wzajemnie osłabiać lub wzmacniać swoje działanie. Zażywanie niektórych preparatów jednocześnie może również wydłużać lub znacząco skracać działanie terapeutyczne. Możliwe jest również, w wyniku połączenia kilku substancji czynnych, pojawienie się nowego działania, często toksycznego. Aby sprawdzić interakcję leków z lekami, w wyszukiwarce wystarczy wpisać nazwy leków. Wpisujemy pierwszy lek, drugi lek i tak dalej. Nazwy wpisanych leków wyświetlają się pod wyszukiwarką. Wpisaliśmy 3 leki i system informuje nas, że wykryto interakcję. Od razu z tego miejsca pacjent ma możliwość zadania pytania farmaceucie. Po kliknięciu Zapytaj farmaceutę zostaniemy przekierowani do okna, w którym możemy zadać pytanie farmaceucie. Wracając do interakcji, sprawdźmy teraz, jak wygląda interakcja leków z żywnością. Wiele powikłań farmakoterapii związanych jest z niekorzystnym działaniem żywności na wchłanianie, metabolizm i wydalanie leków z organizmu. Interakcje leków z żywnością mogą pogorszyć skuteczność leczenia oraz wydłużyć okres hospitalizacji. Wybieramy interakcję leku z żywnością, a w wyszukiwarce wpisujemy nazwę leku. Widzimy, że wpisany lek wykazuje interakcję z żywnością. Ponadto po wyszukaniu konkretnego leku w serwisie ktomalek.pl na jego karcie można sprawdzić najczęściej występujące interakcje z innymi lekami i lekami z pożywieniem. W ten prosty sposób udało nam się sprawdzić interakcje. Zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu ktomalek.pl. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne szkolenie z cyklu ASUS Tutor. Do zobaczenia.